Szkoła tańca swing, drugi weekend imprezy tanecznej, dzisiaj trochę w innym stylu, a ze mną... Jania Lyser i Krzysztof Hulboj. Przyjechaliście z Warszawy, jak już się dowiedziałem tutaj. Tak, pociągiem, bardzo przyjemne było, to 4 godziny, ale jest zimno bardzo, ale tam atmosfera gorąca, więc da się przeżyć. Właśnie jesteście dzisiaj w Żywcu w Szkole Tańca Swing i będziecie szkolić naszą tutejszą młodzież. W jakim tańcu i czego się od was dowiedzą tutaj? Tak naprawdę to przyjechaliśmy tutaj i chcemy właśnie zobaczyć, jak się tańczy tutaj na południu Polski. Co dzieci umieją, co dorośli umieją. I wtedy dopiero będziemy budowali w sumie te choreografie na bazie tego, co zobaczymy, bo tak naprawdę to nie wiemy za bardzo, jaki tu jest poziom. Tak jak widzieliśmy teraz najmłodszych, to jest tylko i wyłącznie zabawa, ponieważ to są bardzo początkujący tancerze. A starszą grupą już trochę bardziej twardo zaczniemy pracować, w sensie, że będą też to zajęcia techniczne, w sensie takim, że popróbujemy im pomóc, żeby mógł bardziej swobodnie i lepiej tańczyć i lepiej występować. Właśnie lepiej jest uczyć takie dzieciaki, które jeszcze gdzieś tam nie mają jakichś swoich nawyków, czy lepiej już takich, którzy coś już gdzieś spróbowali jakiegoś tańca i trzeba ich jednak jakoś tam przekształcać, uformować, tak? Z dziećmi jest taka sprawa, że dzieci trzeba zabawiać, tak? Oni muszą mieć też zabawy. Ze starszymi dziećmi albo młodzieżą, już jest inaczej, bo oni już mają jako ukształtowane swoje jakby takie mini cele i już wiedzą, po co przychodzą. Dzieci jeszcze szukają i trzeba im przedstawić jakby bardziej nie taniec, tylko bardziej ruch na muzykę, jak to jest współpraca z partnerem. Często mamy szkolenia w różnych miastach, uczymy pary sportowe, mamy swój klub w Warszawie, prowadzimy też zajęcia takie dla dorosłych, także to nie jest nam obce. Z dziećmi co prawda najmniej, prawda, mamy do czynienia, dziecięcych grup zazwyczaj nie uczymy, ale od czasu do czasu jest to bardzo przyjemne. Muszę was spytać o ten program Talent Show, czyli o taniec z gwiazdami. Jak tam było na planie, jak go odbieraliście, jak wygląda wasze podejście po tym programie już? Muszę powiedzieć, że to jest program chyba na najwyższym poziomie, chociaż tak mi się wydaje. Wszystko jest zorganizowane na ostatni guzik i po prostu nie może się nie podobać. Tak? Czyli praca w takim programie jest bardzo profesjonalna. Tak jak mówiłam, wszystko jest zorganizowane, więc tutaj wiesz dokładnie, co masz robić. Tam pracuje po prostu tak dużo ludzi przy tym programie, że nie może ten program słabo wyglądać. My tancerze też są na wysokim poziomie, także jest to wszystko robione tak dopięte na ostatni guzik i tak jak Jania powiedziała, muzyka, stroje, choreografie, wszystko jest tak jak trzeba. I właśnie tak jak pan mówił, że przez ten program został spopularyzowany taniec, także mogę tylko przytoczyć to, jak przed tym programem ludzie mnie postrzegali, na przykład jak na lotniskach wyjeżdżałem na turnieje i tak dalej, że nikt nie wiedział, co to znaczy taniec latynoamerykański. Ludzie myśleli, że to jest jakiś egzotyczny taniec, nie wiadomo co, no bo to tylko znali tańce na róże, jakieś takie, może balet. Nikt nie wiedział, taniec towarzyski latynoamerykański. Teraz jakby nie ma problemu, czy ludzie, nawet jeżeli nas rozpoznają, jeżeli nie rozpoznają, taniec towarzyski od razu wiedzą, co to samba, co to cza-cza, walc angielski. Tak. Także dziękujemy jakby temu tańcowi z gwiazdami, że możemy jakby być rozumiani w naszym społeczeństwie. I wydaje mi się, że od wieków ludzie chcieli poruszać się na muzykę, tak? To jest coś takiego, co ludzie mamy w naturze swojej, jak słyszymy muzykę. Chcemy się poruszać, niektórzy mniej bardziej, niektórzy to czują bardziej, drugi mniej.
a taniec jest takie coś, które po prostu daje ci te słowa, żeby mógł to po prostu z siebie wyrzucić. A sami ludzie potrzebują właśnie kroków, żeby siebie wyrazić w jakiś sposób. I jeszcze jest ta sprawa jakby fizycznej kondycji, prawda? Bo co innego jest samemu biegać na bieżni gdzieś, żeby po prostu zrzucić te kilogramy, a co innego jest mieć piękną partnerkę lub pięknego partnera, słuchać dobrej muzyki i się poruszać, tak jak Janie powiedziała, wyrażać siebie. Także myślę, że to jest jakby wszystko zawarte w jednym i to jest to, co ludzi ciągnie do tańca i to, z czym ja bym zachęcał. Na koniec odbiegnijmy chwilę od tańca. Jesteście pierwsza w Żywcu? Nie. My tutaj, jak mieszkaliśmy jeszcze w Lublianie, w Słowenii, to przyjeżdżaliśmy z Lublianej do Warszawy samochodem i jeździliśmy przez Żywiec. Nawet raz się tu zatrzymaliśmy na noc w jednym z hoteli i parę razy tak przejeżdżaliśmy ten, także to nie jest pierwszy raz. I wam się podoba to miasto? No tak bardzo, że jakby nie znamy, nie widzieliśmy. Myślę, że dzisiaj będzie więcej okazji, żeby trochę popatrzeć, jak był dzień, jak to miasto. Oczywiście wiem, że jest tutaj wytwórnia dobrego napoju, także chociaż tam nie byliśmy, nie zwiedzaliśmy tej piwiarni. No to koniecznie musicie zwiedzić również muzeum tutaj Browaru Żywickiego. To w takim razie was nie zatrzymuje, śmigajcie szkolić młodych, śmigajcie zobaczyć na mrozie, jak wygląda Żywiec. Do zobaczenia następnym razem. Dziękujemy.